Z komentarza świętego Ambrożego biskupa do listu do Filipian. W tym czytaniu, Bracia Umiłowani, gdzie apostoł powiada, Radujcie się zawsze w Panu, wzywa nas Boża dobroć do radości wiecznego szczęścia. Radości świata wiodą do wiecznego smutku, te zaś, które zgodne są z wolą Bożą, prowadzą do nieprzemijalnych, wiekuistych radości. Dlatego apostoł mówi: Powtórnie mówię wam, radujcie się. Apostoł zachęca, aby radość nasza rosła coraz bardziej i prowadziła do Boga i wypełnienia Jego przykazań. Im bowiem bardziej staramy się na tym świecie zachować przykazania Pana Boga naszego, tym bardziej będziemy szczęśliwi w życiu przyszłym i tym większej chwały dostąpimy u Boga. Wasza łagodność niech będzie znana wszystkim ludziom. To jest niech wasze święte postępowanie uwidacznia się nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi, jako przykład skromności i trzeźwości dla wszystkich z waszego otoczenia, a także jako wspomnienie godnego postępowania wobec Boga i ludzi. Pan jest blisko, o nic się już zbytnio nie troskajcie. Pan zawsze jest blisko tych, którzy wzywają go w prawdzie, w wierze prawej, a nadziei mocnej i doskonałej miłości. Wie bowiem, czego Wam potrzeba, zanim Go poprosicie. Zawsze gotów jest przyjść z pomocą we wszystkich potrzebach tym, którzy Mu służą. Dlatego nie potrzebujemy się lękać grożących nam niebezpieczeństw, ponieważ mamy wiedzieć, że Bóg jest naszym najbliższym obrońcą. Zgodnie ze słowami pisma, Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawi. Jeśli postaramy się spełniać i zachowywać to, co nam polecił, nie będzie zwlekał z wypełnieniem obietnicy. Lecz w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem po to, abyśmy dotknięci jakimkolwiek cierpieniem, umieli je znosić bez najmniejszego szemrania i smutku, w cierpliwości i radości, dziękując Bogu zawsze za wszystko.